zgłosić trochę. No pytanie odnośnie wspólnoty interesów politycznych z Wielką Brytanią, tak. Ponieważ nasze doświadczenia sugerują raczej bycie tylko i wyłącznie narzędziem od walczenia w ostatnich polskich przez Imperium Brytyjskie przy osobie Commonwealtha, zbudowanie koalicji, która zniszczyła Polską, właściwie pierwszą Rzeczpospolitą, to samo widzimy Chamberlain, Churchill, a ostatnio widzimy, ile warte są przecież opowieści brytyjskich polityków w postaci integralności Ukrainy, także jak możemy w ogóle to podchodzić dość poważnie. Okay, ale Anglicy mają jedną zaletę, jedną wielką rzecz zrobili dla Polski, nas wpuścili. Więc słyszę, oczywiście masz rację, nie? Ja studiowałem historię na uniwersytecie, więc o tych rzeczach wiem. Więc też trzeba Anglików tego uczyć i zadbać o to, żeby to się nie powtórzyło. Anglia teraz potrzebuje Polski, naszego głosu w Unii Europejskiej, bo chcą pozmieniać pewne rzeczy. Bardzo liczą na wsparcie Polaków, bo Polacy, myślę, na ogół są bardzo... Z przyjemnością przyjmujemy pieniądze unijne, wyjeżdżamy na urlopy do innych krajów, nawet na pobyt stały, ale też jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie niepodległości i żeby nikt się nie wtrącał tak naprawdę w nasze polskie sprawy. Wielka Brytania, dlatego, że była tym wielkim mocarstwem i miała imperium, też jest przewrażliwiona na punkcie na punkcie tego, że Europa próbuje kontrolować ten kraj. To jest naturalny sojusz, ale to wymaga pracy i uświadomienia ludzi. Trochę tak jak na zasadzie, że masz przyjaciela, ale on do ciebie nigdy nie dzwoni, więc dzwonisz do niego, żeby mu wytłumaczyć, że tak naprawdę jesteś jego najlepszym przyjacielem i żeby on się przebudził. Przypomnijmy, że na towarzystwa Cygan dał się powiesić, także trzeba również dość ostrożyć. Jeśli nasza pozycja w tym kraju będzie mocniejsza, to będziemy my, tutejsi Polacy, mieli wpływ na politykę międzynarodową. Bo pewnych rzeczy David Cameron nie będzie mógł zrobić. Bo następnego dnia będzie 30 tysięcy Polaków na manifestacji przed Downing Street i do południa otrzyma 1 000 000 e-maili. To jest siła. Demokracja. Jest tu demokracja. Demokracja na czym polega? Że na każdej jednostce daje możliwość wpływu. A zjednoczona grupa może podbić kraj. Więc ja przepowiedziałem, że w przeciągu 20 lat Polak będzie premierem Wielkiej Brytanii. To nie będę ja, nie martwcie się, nie chcę robić aż tak dużej kariery, bo będę już za stary. A tak naprawdę to podejrzewam, że to nie Polak będzie premierem, tylko Polka! Już w Polsce jak jest. Beata Szydło i Ewa Kopacz, prawda? Stoją na czele swoich tych stron. No, to jest żart. To jest postęp. I każda na swój sposób jest zdolna i ma dużo energii. Ewa Kopacz jest wspaniała teraz. Jeździ pociągiem po całej Polsce. I chodzi od przedziału do przedziału i siada obok ludzi, zagaduje ich i czaruje i tak dalej. Kto z nas miałby tyle odwagi, kupetu, żeby coś takiego robić? No, jakiś talent ma, każdy, nie? Ja nie wiem, czy ona wiele osiągnie tym, ale no działa kobieta. Kobiety nasze są bardzo energiczne. Nie boją się ciężkiej pracy. Kobiety pchać do przodu. Ja tylko zatrudniam kobiety. Przepraszam, jestem rasistą.